dobry. Witam Państwa na spotkaniu, będącym spotkaniem w ramach czwartej edycji programu Budujemy Społeczeństwo Obywatelskie. Nazywam się Beata Pająk-Patkowska i pracuję na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem dzisiejszego spotkania będą bariery w zakresie aktywności politycznej obywateli oraz sposoby ich ograniczania. Aktywność polityczna są to wszelkie formy działalności podejmowanej przez obywateli po to, aby wywierać wpływ na sferę polityczną. Obejmują więc one zarówno to, co robimy w ramach na przykład udziału w wyborach, ale także wszelkie formy protestu obejmujące na przykład strajki, pikiety czy demonstracje. Dlaczego potrzebna jest aktywność polityczna? Można rozpatrywać te kwestie zarówno z perspektywy jednostki, jak i z perspektywy władzy. Jeżeli chodzi o jednostkę, to aktywność polityczna daje jej możliwość artykulacji interesów, własnych interesów czy grupy, do której przynależy. Umożliwia również współdecydowanie, a więc wpływanie też na podejmowane przez władzę decyzje, jak również daje możliwość wyrażania niezadowolenia, kiedy to, co robi władza, nie zgadza się z interesami czy wartościami jednostki. Z kolei z perspektywy władzy, aktywność polityczna obywateli jest potrzebna po to, aby legitymizować podejmowane działania, ale również jest podstawą budowania prawomocności tejże władzy. Tak, w ten sposób obywatele legitymizują władzę poprzez jej wybór w ramach podejmowanych wyborów politycznych. Ponadto dla władzy aktywność obywateli jest również formą zdobywania wiedzy na temat tego, czego obywatele oczekują. Możemy również wskazywać, że te bariery, które obserwujemy, rozpatrywane są, czy mogą być rozpatrywane zarówno z poziomu jednostki, jak i znowu z poziomu instytucji i władzy. Jeżeli chodzi o indywidualne bariery aktywności politycznej, to wskazać można tutaj takie kwestie jak niechęć do sfery politycznej, niedostatek wiedzy, czy też niskie poczucie sprawstwa i niskie poczucie skuteczności politycznej. Tak więc obywatele wycofują się z aktywności politycznej, kiedy nie lubią polityki, nie za dużo wiedzą na jej temat, a także mają takie poczucie, że podejmowane przez nich działania nie przekładają się na to, co robi władza. Mówimy wtedy właśnie o niskim poczuciu sprawstwa i niskim poczuciu skuteczności politycznej. Część barier wynika w przypadku osób starszych z takich kwestii, które są powiązane właśnie z tym okresem naszego życia. W związku z tym osoby starsze mogą być nieco mniej aktywne politycznie, co zresztą znajduje odzwierciedlenie w wynikach wielu badań dotyczących chociażby zaangażowania osób starszych w wybory czy w różne formy protestu. Więc te bariery aktywności politycznej powiązane z wiekiem to na przykład elementy związane z ograniczonymi możliwościami organizmu, a to może na przykład utrudniać podejmowanie różnych form aktywności społecznej czy politycznej. Może tutaj wystąpić chociażby problem z dotarcia do miejsca, w którym odbywa się głosowanie. Inne bariery to na przykład utrata partnera życiowego, przyjaciół, co też może prowadzić do zawężania aktywności jednostki i wycofywania się jej ze sfery społecznej czy politycznej. Trzeci czynnik, który również może być powiązany z wiekiem i przekładać się na obniżenie aktywności politycznej, to kwestie związane z obniżeniem dochodów, które można zaobserwować w tym okresie życia. Także to obniżenie dochodów może przekładać się na obniżone poczucie statusu społecznego, co również jest takim czynnikiem, który niestety hamuje aktywność polityczną podejmowaną przez obywateli. Co w związku z tym można zrobić, żeby te bariery w jakiś sposób ograniczać? Wskazać można tutaj takie różne poziomy, na których te ograniczenia można przezwyciężać. Na poziomie jednostki mówimy wtedy o takim motywowaniu wewnętrznym, kiedy to sama jednostka podejmuje pewne działania w celu na przykład zwiększenia swojej wiedzy czy zakresu kompetencji społecznych czy właśnie politycznych. Drugi poziom, na którym mogą być podejmowane działania
zapobiegające czy ograniczające bariery aktywności politycznej, to poziom organizacji pozarządowych. Tak więc często organizacje trzeciego sektora angażują się w to, żeby zwiększać na przykład świadomość wagi głosowania czy udziału w różnych formach aktywności politycznej wśród określonych grup społecznych, na przykład wśród osób młodych czy wśród osób starszych. Takie działania mogą być również podejmowane z poziomu instytucji państwowych oraz instytucji ponadnarodowych. Wiele jest takich projektów inicjowanych chociażby przez Unię Europejską, które są skierowane właśnie do osób starszych, czy mają być skierowane do osób starszych i aktywizować tą grupę również w zakresie aktywności politycznej i społecznej. Ostatnia rzecz, na którą chciałam Państwu zwrócić uwagę, to kwestia tego, dlaczego aktywność polityczna i społeczna są istotne. Po pierwsze, warto o tym pamiętać, że aktywny i świadomy swoich możliwości oddziaływania na sferę polityczną obywatel jest podstawą silnej demokracji. Zapobiega obecność takiej osoby zapobiega rozpowszechnianiu się populizmu oraz zapobiega innym zagrożeniom, które mogą występować dla stabilności systemu demokratycznego. Jeżeli jednostka wie, jak odróżnić na przykład fałszywą informację od prawdziwej, to wtedy może podejmować swoje decyzje w sposób bardziej świadomy. Natomiast w przypadku osób starszych warto też pamiętać o tym, że każda forma aktywności, w tym również aktywności społecznej czy politycznej, jest bardzo dobrym sposobem na zachowanie sprawności intelektualnej. Poza tym umożliwia artykułowanie tego, co jest dla tej grupy ważne. Aby więc była realizowana zasada nic o nas bez nas, musimy sami się aktywizować i w sposób świadomy wybierać te formy aktywności politycznej, które najlepiej będą chroniły nasze interesy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam do udziału w konkursie, który jest powiązany z dzisiejszym wystąpieniem. Dokładniejsze informacje na ten temat znaleźć można na stronie internetowej.